Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczyć VAT od samochodu służbowego udostępnionego pracownikowi, zarówno na jego cele prywatne, jak i zawodowe? W dzisiejszym odcinku opowiem, jakie są tego konsekwencje. Zapraszam do oglądania. Co do zasady, podatnicy VAT mają możliwość odliczenia 50% podatku od wydatków związanych z zakupem oraz utrzymaniem pojazdu. Ustawa o VAT przewiduje jednak możliwość odliczenia 100% VAT, jednak w tym przypadku podatnik musi udowodnić, że pojazd ten wykorzystywany jest tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej. Jak to zrobić? W dużym uproszczeniu chodzi o spełnienie przez podatnika pewnych warunków. Są to m.in. prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów, czy też dokonanie w odpowiednim terminie zgłoszenia na formularzu VAT-26. Wskazane kwestie mają istotne znaczenie dla konsekwencji na gruncie VAT późniejszego udostępnienia takiego auta dla pracownika na jego cele mieszane. Co do zasady, opodatkowaniem podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów, a także odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W związku z tym odpłatne udostępnienie auta pracownikowi wiąże się z wykazaniem obowiązku podatkowego na gruncie VAT. Oznacza to, że pracodawca powinien we właściwym terminie odprowadzić podatek od takiej czynności. Usługa ta opodatkowana jest stawką 23%. Nie wiąże się to jednak z koniecznością wystawienia faktury. Pracodawca może to zrobić, ale nie musi. Wyjątkiem jest tutaj sytuacja, w której pracownik poprosi o taką fakturę. Nie trzeba również tego ewidencjonować na kasie rejestrującej. Czynność taka bowiem korzysta ze zwolnienia. Wystawienie faktury bądź też niewystawienie ma bezpośredni związek na wykazanie obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje co do zasady z momentem upływu terminu płatności. W przypadku, gdy pracodawca wystawi fakturę, obowiązek ten jednak powstaje w momencie wystawienia takiej faktury. Co w przypadku, gdy pracodawca udostępni takie auto nieodpłatnie? Tak jak wskazałam wcześniej, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatne świadczenie usług. Jednak istnieją wyjątki, w której nieodpłatne świadczenie usług również jest opodatkowane. Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy usługi te świadczone są na cele osobiste m.in. podatnika czy też jego pracowników. W związku z tym nieodpłatne świadczenie usług, w tym przypadku udostępnienia auta pracownikowi, również wiąże się z powstaniem obowiązku na gruncie VAT. Jednak istnieje tu pewien wyjątek. W momencie, w którym pracodawcy przy zakupie danego pojazdu przysługiwało 50% odliczenie VAT, pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania podatku od tej czynności, ponieważ nie podlega ona opodatkowaniu VAT. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że istnieją głosy, iż udostępnienie auta pracownikowi na jego cele mieszane powoduje utratę u pracodawcy możliwości odliczenia 100% VAT. Podsumowując, co do zasady udostępnienie auta pracownikowi na jego cele mieszane podlega opodatkowaniu VAT. Wyjątkiem jest nieodpłatne udostępnienie auta pracownikowi w momencie, w którym pracodawcy przysługiwało 50% odliczenie VAT. Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że przedstawione informacje okażą się przydatne. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji naszego kanału. Zachęcam również do zapisania się na naszego newslettera. Link w opisie.